Siema wszystkim, witam w kolejnym odcinku z naszej kariery w WRC 10. Z tego co pamiętam, a troszkę czasu minęło odkąd ostatni raz się spotykaliśmy, przed nami bodaj ostatni rajd bądź przedostatni w sezonie z Junior WRC. Co nas czeka potem? Próba konstruktora bądź odpoczynek, trening. Z tego co pamiętam, on zapewnia doświadczenie, a dam im potrenować. Natomiast teraz jedziemy do Katalonii, do Hiszpanii. Jak zawsze będę wam obcinał, przyspieszał ekrany ładowania. I standardowo jedziemy odcinek testowy. Jak zawsze nie wiem, jakie długie będziemy mieli odcinki, dlatego wezmę sobie tym razem 4 twarde i reszta to będą miękkie. Tak, poproszę. No i cóż, przed nami pierwszy w pełni asfaltowy rajd. W przednionapędowym samochodzie dawnej klasy R2 powinna to być czysta przyjemność. Zobaczymy, jak pójdzie. Rozpoczynamy dzień. Odcinek testowy, z tym, że na pewno nie na oponach twardych. Teraz lepiej. Ciśniemy. A no i dzisiaj pojawiła się nowość. Czyli jak widzicie, macie podgląd na moją kierownicę, na mój ręczny. Będziecie więcej widzieć z tej walki, o której mówię. No szkoda, że akurat wybrałem do tego w pełni asfaltowy rajd, bo tutaj wiadomo jest mniej kontrowania i ratowania się samochodem, ale myślę, że i tak powinno to troszkę poszerzyć waszą zabawę i wasze odczucia z oglądania rozgrywki. Nagrywam to kamerką Xiaomi Action Cam. Może się okazać, że gdzieś w połowie jakiegoś odcinka specjalnego zabraknie mi baterii, dlatego no może się wtedy do końca odcinka może jej nie być, potem ją podmienię i będziemy cisnąć dalej. Zaczynamy odcinek testowy. 5, 4, 3, 2, 1, go! A jak zawsze, problem z trakcją. Into left 3, short, into right 4, short. Into left 3, short and right 4, 150. Left 4, into right 4. Czwórkowy zakręt. Into right 4, tightens and left 5, medium. Już ostatnio rozmawialiśmy sobie troszkę o pilocie, więc wiecie, o czym on teraz mówi. And right 4, short. And left 4, tightens, into right 4, small cut. Caution, hard brake, square right, don't cut. And left 3, short, into right 4. Ten ręczny trochę niepotrzebny, ale jestem uzależniony od pośliznu, więc może się okazać, że dość dużo tracę w ten sposób czasu. Left 3, short, and left 3, short, 50. Right 3, small cut, 30. Więc już zobaczymy, jak sobie poradzimy na asfaltach. Ja swego czasu, jak grałem jeszcze w Koliny, to nienawidziłem tych asfaltowych odcinków. Tam w Kolinie dwójce, chyba to była Francja. Niesamowicie trudny rajd dla mnie. Wolałem zawsze te szutrowe, a bo był większy margines błędu jednak na szutrze. Left 3, tightens, keep in, and right 2, teraz troszkę lepiej mi na nich idzie, ale to cały czas nie jest moja ulubiona nawierzchnia, jak widać. Left 3, short, into right 4, small cut. To jest śmieszne, bo w prawdziwym życiu rajdy asfaltowe to jest 99,9% tego, co przejechałem. Miałem okazję dwa razy, bądź trzy przejechać się rajd szutrowy na prawym fotelu. A oprócz tego, no wszystko co ciśniemy to asfalty. Jedziemy dalej. Jestem z wami ponownie na serwisie. Musiałem jeszcze pewną rzecz zmienić w konfiguracji. Mam nadzieję, że wy nie zauważyliście, że było jakieś cięcie.
Naprawiamy samochód. Jedziemy dalej. 6 km prawie. Ale myślę, że będzie ok. Pierwszy prawdziwy odcinek przed nami. Jeszcze sobie wymienimy przód tył. Ogień. 4, 3, 2, 1. Nawet tu mamy w tym samochodzie problem z trakcją. Powiem szczerze, że już dość mocno czekam aż. Już dość mocno czekam, aż siedziemy do samochodu z napędem na 4 koła. Jakoś w grach zawsze jakoś lepiej mi szło. Into left 3, Titans. Into right 2, keep into left 3, Titans. Into right 2, into left 3, short, into right 3. Left 3, long, Titans. Into right 2, short, into right 2. O wiele za szeroko. Oj, to jest jeden z tych rajdów, o których mówiłem, że będę się mało odzywał, bo właśnie asfalty nie są jakimś moim ulubionym rodzajem rajdów. Trzeba bardzo dużo pracować nogami. Into right 4, short, caution, square left, tightens into flat right. Into left 3, into right 3, medium. Into left 3, short, jak into right 4, short. Ostatni okres czasu. Into left 3, short, and right 4, 150. Ci, którzy czekają tylko na WRC, zapewne są zawiedzeni z tego, z częstotliwości wypuszczania tych odcinków. Into right 4, Titans, and left natomiast 5, cała medium. Reszta, która ogląda też inne filmy na moim kanale, right 4, short, wie, że no, ostatnio było dość intensywne. Right 4, small cut. Caution, hard break, square right, don't cut. Byliśmy w Lipuszy, na super sprincie, na którym mieliśmy małą przygodę. Więc dość dużo czasu zajęło nam po pierwsze przygotowanie do tych zawodów, a po drugie przygotowanie do kolejnych zawodów, które są już tydzień po wydarzeniach w Lipuszy, czyli po prostu przyszłą niedzielę w Mielcu. Zdradzę wam teraz coś od kuchni. Nagrywam to w sobotę, dokładnie dzień przed zawodami. Na chwilę obecną wszystko jest zgodnie z tym, co Andrzej mówił w tym naszym blogu, więc na samochód pracuje. Naprawdę bardzo dużo musiał czasu poświęcić na to, żeby doprowadzić go do porządku. Bo jednak tego nie widać na tym filmie, ale dość dużo wody, takiego błota nam się do samochodu wlało, bo w takim małym jeziorku, bagnie wylądowaliśmy, więc było troszkę zabawy. Po pierwsze, żeby uruchomić, żeby wysuszyć jakoś, uruchomić sterownik silnika. Oczywiście nauczeni doświadczeniem, teraz przenieśliśmy go zdecydowanie wyżej. A po drugie, no, żeby ogarnąć całą resztę. Może przy następnym vlogu pokażę wam zdjęcie od Andrzeja, na przykład jak wyglądał filtr powietrza, w którym była dosłownie sałatka, to. Ale skończyło się, myślę, dość delikatnie, jak na to, co mogło się stać, więc cieszymy się i czekamy na kolejne zawody, które, tak jak mówiłem, z mojej perspektywy już jutro. Być może wy to będziecie oglądali w momencie, kiedy ja będę na tych zawodach. No i cóż, kolejny materiał powinien być właśnie z nich. Super, wreszcie nie wygrywamy z dużą przewagą. Tak jak mówiłem, jestem kiepski w asfaltach.
Dobrze, jesteśmy na serwisie. Nie mam pojęcia, co się przed chwilą działo, ale że ekran tak migał. Oczywiście naprawiamy w pełni samochód. Mamy dwa odcinki, 7-kilometrowy i 5-kilometrowy. Praktycznie 6. Nam daje prawie 13 km. Natomiast ostatni to jest 14-kilometrowy. I teraz pytanie, czy tu zakładamy miękkie opony, czy zakładamy miękkie opony na ostatni odcinek, a na te dwa twarde. Ja tutaj założę chyba miękkie na te dwa. A na ostatnie właśnie twarde. Tak zrobimy. W konfiguracji nic nie zmieniamy. Jedziemy dalej. Ok, jesteśmy przed odcinkiem. Oczywiście musiałem powiedzieć ok, jak to ja. Ciśniemy. 5, 4, 3, 2, 1. Próbujemy trochę mniej gazu na starcie, żeby nie spalczać tak opon. Into left 3, into right 4. Spróbujemy to przejechać trochę płynniej. Troszkę bardziej wyścigowo, może będzie lepszy czas. Bo tak to powinno być teoretycznie, tak? Im mniej walki w zakrętach, tym lepszy czas. Ale dla was w sumie nudniejsze przejazdy. O, nie, jednak nie będą takie nudne. Zrobię to typowo po mojemu. Left 6, short at junction. Right 5, tightens 4, keep into left 4, opens. Tak, pomimo tego nadrabiamy czas, to źle. Nie wiem, wyszły jakieś nowe patche co do poziomu trudności, ten, który, o którym ostatnio mówiliśmy, był ostatnim. Prawdę mówiąc, nie mam na ten temat wiedzy. Into right 5, small cut, and right 4, into left 4, tightens. A też wam się pochwalę, że teraz po rajdzie w Mielcu będę miał najprawdopodobniej tydzień wolnego od pracy, więc będę mógł ponagrywać trochę więcej, częściej. Left one, don't cut into right left three. Z waszej perspektywy dla was. Ale potem niestety czeka mnie wyjazd służbowy, taki na, myślę, 2 tygodnie, więc wtedy będziecie mieli posłuchę, jeżeli chodzi o materiały z rajdu. No, ale oprócz Mielca, jeżeli mówimy o prawdziwym życiu, to tydzień później jedziemy Dębice. I myślę, że jeszcze tam, o ile wszystko jutro pójdzie ok, a jakoś bardzo nie chcemy jutro podejmować ryzyka, to stamtąd też coś tam wrzucę. Chciałbym, żeby to było podobnego typu materiału jak ostatnio. Tylko że z tym jest problem, że tak jak mówiłem, nie mam takiego nawyku, żeby wszystko nagrywać. Czasami przypominam sobie w głowie zawodu, że o kurczę, gościu, miałeś coś nagrywać. I wtedy już jest za mało materiału oczywiście. Bardzo wąski most. Okay. Into left 4, tightens, and right 4, tightens. Left 5, long, into right 4, short. Into left 5, and right 5. And left 4, short, and right 4, medium, tightens, 30. White, ciągło trochę. Caution, right 4, medium, open, keep into left 5, short, 50. Tak jak mówię, no tu jest jeszcze za dużo ruchu w tą kierownicą, ale no, jak czuję, że odjeżdża tym, no to nie zostawię go w spokoju, bo
wtedy byśmy się wyspinowali. Co kilka razy już wam miałem okazję pokazać na naszych gameplayach. Wow! To było hamowanie. Szykany, nienawidzę. Z tymi szykanami to jest ciekawa sprawa, bo one teoretycznie mają zwalniać zawodników i poprawiać bezpieczeństwo. Po prostu zmniejszają średnią prędkość pilotową. Częściej się na jakichś dłuższych prostych stawia, żeby auto nie leciało na odcięciu przez powiedzmy pół kilometra. Ale widziałem sporo dzwonów spowodowanych właśnie szykany, gdzie taki zawodnik nie chciał jej rozbić. Bo za to jest kara. I na przykład omijając ją złapał gdzieś trawę i wpadł gdzieś do rowu, na dach nawet. I, czy to jest obosieczna broń. Poprawia bezpieczeństwo, ale czasami potrafi wpłynąć na jego pogorszenie. Pierwszy, no i znowu 6 sekund przewagi. No proszę, nocny odcinek przed nami. Bardzo mnie to cieszy. Zakładamy opony zapasowe naprzód. Z tego względu, że kolejny OS to już będzie ten 14-kilometrowy. Jego spróbujemy pojechać na twardych oponach. 5, 4, 3, 2, 1, go! 50, right 3, short, tightens, into right 4, opens, into right 4, short. Oj, ale to przyciąłem. Left 4, tightens, into right 4, tightens. And left 4. And right 4, short, into right 4, short, into left 1. And right 3, don't cut, into left 3, short. Into right 3, medium. Into right 4, short, into left 5, short. Ogólnie nie mogę uwierzyć, że to już piąty odcinek naszej kariery i że po pierwsze to cały czas nagrywam. Naprawdę mówiąc, ten pierwszy był tylko taki testowy. A po drugie, że to oglądacie po prostu. To jest mi bardzo miło. Spróbujemy, tak jak mówiłem, przyjąć to wszystko wyścigowo. And right 3, short, into right 3, short. Left 4, small cut, into right 3, keep in. Caution, left 2, junction, cut, 150. Right 4, short, into left 5, short. Left 5, into right 5, narrows over crest, 20. Left 4, tightens, into right 3, short. Right 3, short, and right 3, short, small cut. Jakoś tak wolno jadę. Left 3, short, 30. Było trochę w przerwy. Left, tightens, into flat left, into right 3. Into square left, tree in, don't cut, 50. Left 4, small cut, into right 3, tightens. And left 4, small cut. Ale rajd jest niesamowity. Tak jak mówiłem, kiedyś nie lubię asfaltowych rajdów, tak. To trzeba przyznać, że z biegiem rozwoju technologii i tych gier no coraz bardziej one dają fan z tego względu, że coraz bardziej przypominają prawdziwe OS-y i no można się poczuć, jakby się było w tej Hiszpanii, nie? A jako, że mój poziom po pierwsze sportowy, ale niestety przede wszystkim finansowy nigdy mi nie pozwoli wystartować w takim rajdzie, no to chociaż tak mogę się poczuć jak zawodnik, nawet into takiego junior WRC. Oj. Into right 2, medium and left 3, tightens. Oj, chyba jeszcze nie było dzisiaj. Left 2, into right 2. And left 2,
opens into left one short. Right one opens medium. Into left four and right three short into left one medium. Right two medium into left one short. And right three opens. Jeszcze zaraz wam coś pokażę, bo w sumie kilka osób już pytało mnie, na jakich ustawieniach gram, jeżeli chodzi o stopień trudności. Czy ja dobrze widzę, że zaczyna kropić? A, tak, ewidentnie. Dlatego też tak idziemy bokiem. Możesz wycieraczki. I już do finiszu dojedziemy, także powinno być ok. Udało się. A kontynuując myśl, zaraz pokażę wam, albo w tym momencie. Teraz widzicie screeny z moimi ustawieniami force feedbacku i moimi ustawieniami poziomu trudności. To znaczy wspomagaczy. Jesteśmy na serwisie. Jakieś dziwne techno się robi na ekranie. Naprawiamy samochód na ile możemy. Jak widzicie, troszkę uszkodzeń zostaje. I cóż, power stage. Zgodnie z prognozą pogody, teoretycznie ma być pochmurno, ale potem ma być czyste niebo. Na to liczymy. Bierzemy cztery twarde opony i jedziemy po dodatkowe punkty. Jesteśmy na przed power stage'em. Trzeba go dobrze ukończyć, tak samo jak cały rajdzik, jeżeli chcemy dostać dobre propozycje kontraktów. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. 50, left 3, keep into right 3, Titans. Right, into left 3, into right 4. And left 3, medium, into left 4, medium, Titans. And right 2, medium, into left 3, and right 4, keep in. Out! Into left 3, medium, into flat right. No i taka ciekawostka, tak jak w grach nie lubię takich krętych asfaltowych odcinków, no bo po prostu brakuje mi techniki. Tak bardzo lubię takie odcinki na żywo. Chyba z tego względu, że już po prostu stary ze mnie człowiek. I wolę jednak odcinek, który sprawdza technikę zawodnika, a niekoniecznie taki, w którym ciśniemy przez kilka kilometrów na stop na odcięciu. To jest 170-80. Są tylko lekkie szóstkowe łuki. Po pierwsze to i bezpieczniej, no i lepiej mówi o umiejętnościach kierowcy, jeżeli jest bardzo kręto i technicznie. Także na przykład ostatnio ten odcinek, który był w Libusie, jak sobie odpalcie onboard, to zobaczycie, że on był właśnie. To był ten typ, który bardzo lubię, czyli bardzo dużo szybkich, średnio szybkich zakrętów i średnich, natomiast mało takich długich, prostych, gdzie można by się napędzić bez ograniczeń. Chociaż oczywiście też to nie znaczy, że nie lubię jak jest szybko, bo no tam też były momenty, gdzie kończyła nam się piątka, więc ponad 160 mieliśmy. No bo skoro pokazywał licznik powyżej 140, bliżej 150, a on jeszcze przekłamuje w dół, no to tak było, ale jednak tam większy odcinek to był techniczna walka z samochodem, umiejętność pracy z balansem samochodu i tak dalej, i tak dalej. And left 2 into right 3. Into right left 3, keep into right 3.
Oj! Za sztywno miałem zestrojony samochód na tamtą partię. To też w sumie musimy zacząć w końcu robić, czyli jakieś ustawienia tego samochodu. To przecież też raczej ma duży wpływ na to, jak samochód się zachowuje. W tym, jaki wpływ ma na żywo. Ogromny i nieoceniony. Natomiast taki sim hejdach też raczej. Right 5, small cut into left 4, opens. Kurczę, jechaliśmy ten fragment. W zasadzie od początku jechaliśmy. Ten odcinek, bo ten odcinek to tak naprawdę z tego co widzę, wszystkie te krótkie odcinki połączone w jeden długi. Ale ja nie potrafię za dobrze zapamiętywać OS-ów. Dlatego chyba wolę rajd od wyścigu, bo jednak mam tego pilota. I mniej więcej wiem czego się spodziewać. A w wyścigach... Gram też wyścigówki oczywiście, ale potrzebuję dość sporo czasu. Nigdy nie pomijam sesji tych practice, żeby się nauczyć po prostu torów. I powiedzmy gram w jaki... powiedzmy Formułę 1. Oczywiście trzeba przejechać cały sezon, zanim znowu jadę na danym torze i znowu go nie pamiętam. Szykany na dwójeczce, dam radę bez problemu. Right 4, keep into left 3. And right 5, tightens into right 4, short. Left 3, keep into right 5, short. Into flat left, keep into right 5, medium, tightens. Hey. I znowu w tym... Akurat to miejsce pamiętałem, że ostatnio tu wywaliłem. No i... Left 4, medium, tightens. Znowu była obcierka. Ogólnie musimy szukać takiego takiej ekipy WRC 2 bądź 3, która będzie miała w celach prędkość za wszelką cenę i za bardzo nie będą tracić morale, kiedy będziemy to autorysować. Jak widzicie, jest to straszny dzwonnik. Left 4, tightens, into right 5, tightens, into flat right, 80. Caution, hairpin left, small cut, 50. Taka ciekawostka, flat left, hard break. Jak śmiesznie działa mózg. Miałem kilka lat przerwy za kierownicą rajdówki, ponieważ jeżeli poszukacie starszych nagrań na moim kanale, ostatni pełny sezon, w którym przyjechałem za kierownicą, to był 2015 rok, za kierownicą Mazdy 323. Nawet zrobiłem tam swego czasu takie podsumowanie sezonu w formie klipu. Ale do brzegu. I... Co to było? I dlaczego? Przecież... Przyjechałem dobrze ten odcinek. A tu był ewidentnie jakiś błąd w naliczeniu cięcia zakrętu, no ale trudno. Powiedzmy, że to był... że to był sędzia zawistny, który stał przy trasie i po prostu nalicił nam, że ziszczyliśmy się kanę, mimo że jej nie dotknęliśmy. Wracając, no i potem wróciłem do Suzuki Swifta, mojego kochanego, który cały czas się buduje. Na dwa zawody. Ale w międzyczasie bardzo dużo czasu spędziłem właśnie na różnego rodzaju grach, symulatorach, na Richardzie Berncie, na Dercie, trochę mniej, bo wtedy nie miałem też za bardzo sprzętu, żeby on mógł zadziałać. I na różnych kolinach, tak dalej, tak dalej. I co się okazało? Pamiętam taką partię, kiedy jechałem z Swiftem. Normalnie pamiętałem o co chodzi. Natomiast była dość długa prosta, z takimi łukami piątkowymi, szóstkowymi. Wbiłem piątkę, czyli no niestety w mojej skrzyni biegu w ostatni bieg. I kiedy dochodziłem już do pełnych obrotów, na onboardzie z tamtych zawodów widać, że macham prawą ręką,
tak jakbym chciał znaleźć szóstkę, z tym, że na sekwencyjnej skrzyni biegów, właśnie na tej kierownicy. Po prostu odruchowo wbiło mi się, że wysokie obroty, trzeba przejść w następny bieg. Już nie machałem koło lewarka zmiany biegów, bo to przecież wiedziałem, że to jest ostatni bieg. Ale organizm, mimo wszystko, i mój mózg chciał jeszcze wbić jeden bieg łopatką, której po jej rajdówce na próżno szukać, bo taka skrzynia jest o wiele za droga jak na moje możliwości. Także taka ciekawostka. Jak mózg śmiesznie potrafi działać, jeżeli wejdziemy w ten feeling, kiedy już nie zastanawiamy się nad tym, jak zmieniamy bieg i tak dalej, tylko jeżeli myślimy tylko o jeździe i o tym, co przed nami. No bo to sami musicie stwierdzić, że na początku, jak człowiek robi prawko, to myśli o każdej zmianie biegów, o obrotach, o tym, gdzie ten bieg jest. Natomiast potem to jest trochę jak schodzeniem. Nie musi myśleć, teraz wbiję trójkę, teraz wbiję trójkę, tylko to się dzieje automatycznie, a ty tylko myślisz, gdzie jedziesz. No i u mnie to samo się włączyło, a że mój mózg myślał, że dobra, siedzisz w rajdówce, więc zmieniaj biegi łopatkami, tak? Flat left, caution, junction, right three, small cut. Widocznie dostarczyło mu to bardzo podobnych bodźców. Nie, plus dodatkowo jeszcze przeciążenia i tak dalej, ale było to dla niego na tyle podobne doświadczenie, że włączył się ten odruch. Idę w szeroko, na wąskie, tak? Tego się Mariusz nauczył kiedyś na kokardach. Bo nie jeździcie trochę na kokardach? Dajcie znać w jakichś wypożyczalniach i tak dalej. Ja kiedyś podchodziłem do tego w taki sposób, że ale tragedia, jakieś malutkie wózki, to przecież nie może przynosić fanu. Do momentu, aż pierwszy raz w życiu się przejechałem i zobaczyłem, jak dużo możesz się nauczyć. Nawet na takich śmiesznych, wolnych tam 9 czy 10-konnych kokardach z wypożyczalni, jak trzeba dbać o linię, o prędkość, żeby w długi sposób nie wytracać, o tym, jak myślisz, jak rozpędzić go najbardziej efektywniej. Oczywiście, jeżeli chcesz tam choć troszkę pracować nad czasami okrążeń. A przy okazji niesamowita zabawa i muszę przyznać, że dość mocny trening fizyczny. Dobrze. Power Stage za nami. Dodatkowe punkty przyznane. I wygrywamy cały rajd. Oczywiście. Nagroda za zwycięstwo, oczywiście. Morale i tak dalej, i tak dalej. Kolejny cel zaliczony. Nie otrzymuj więcej niż 1 minutę kary w następnym rajdzie. Proszę. Koniec sezonu, więc tak jak się spodziewaliśmy. Wygrywamy z przewagą 50 punktów Junior w WRC. Wygraliśmy w 4 z 5 rajdów. Zobaczmy, co przyniesie przyszłość, jak to mówią kierowcy Formuły 1. Oczywiście naprawiamy samochód. To znaczy płacimy za naprawy. Przechodzimy do kalendarza. Tutaj mamy kolejnego. Przejdźmy przez odpoczynek. Listopad, grudzień. Musimy po prostu poczekać do końca sezonu. Nie będę was już męczył żadnymi prostymi treningami, bo one są dla was, myślę, zbyt proste. I zbyt nudne. Wiecie co, ja to klikanie do końca sezonu chyba przewinę, chyba że po drodze będzie jakiś rajd rocznicowy, to może go jeszcze zrobimy. Co przed nami? Podpisujemy kontrakt na przyszły sezon. Zobaczmy, co nas czeka. Wraz z zakończeniem sezonu wchodzi etap wyboru kontraktu na sezon kolejny. Za sezon kolejny. Różne zespoły zaoferują ci kontrakt w zależności od twojej reputacji. Gdy już podejmiesz decyzję, rozpoczniesz nowy sezon z wybranym w zespole.
W zależności od reputacji, twój obecny zespół może również zaproponować ci odnowienie kontraktu. Jestem pewien, że mój obecny zespół zaproponuje mi odnowienie kontraktu, bo chyba lepiej nie mogliśmy się spisać. Ale chcielibyśmy iść dalej i rozwijać naszą karierę, prawda? Oczywiście jest to zespół fabryczny, zespołu prywatnego nie możemy jeszcze stworzyć. Wow! Okej, okay. Czyli mamy dwa zespoły z WRC-3. I teraz pytanie, którym chcemy jeździć? Wiecie co? Przyjedziemy się chyba. Teraz przydałaby mi się ankieta. Albo pytanie do was, czym chcemy jechać, ale ja teraz podejmę już tą decyzję. Przejedziemy się może... Przejedźmy się ten... ten kalendarz. No bo na końcu mamy rajd Finlandii, który normalnie bardzo lubię. Mamy rajd Walii. I mamy rajd Japonii. Po prostu podejmiemy decyzję niekoniecznie ze względu na zespół, a ze względu na to, jaki kalendarz chcą nam zapewnić. Podpisujemy kontrakt z M-Sportem. Zostawimy dokładnie taki sam poziom trudności, dokładnie taką samą długość rajdu. Chyba że chcecie, żeby ona była na przyszłość dłuższa, no to dawajcie znać w komentarzach. Ale myślę, że obecna długość rajdu jest optymalna, żeby dało się to jeszcze oglądać. Witaj w nowym zespole, niedługo rozpoczyna się kolejny sezon, powodzenia w walce o tytuł. Okej, okay, słuchajcie. Przed nami pierwszy trening, potem mamy rajd rocznicowy Audi Quattro, które się przejedziemy już następnym razem, tak samo jak pierwszy rajd w nowym sezonie. Dzięki wam bardzo za dzisiaj, za to, że byliście ze mną. I cóż, do następnego. Hej!